przemilczane historie lotnicze. Wodno samolot Sea Dart. San Diego w Kalifornii. Ważny ośrodek w dziejach lotnictwa. W 1952 roku rozpoczęto tu program badań nad samolotem, który mógł zrewolucjonizować amerykańskie lotnictwo morskie. Maszyna, która operowała z tej przystani, wyglądem nie przypominała innych samolotów marynarki. Sea Dart. Pierwszy i jedyny naddźwiękowy wodno-samolot. ...75% powierzchni planety mogło mu służyć za pasy startowe. Oczekiwano, że Sea Dart stanie się najbardziej wszechstronnym myśliwcem floty i groźnym konkurentem tradycyjnych samolotów morskich. Mocarstwa morskie zawsze utrzymywały, że kto panuje na oceanach, panuje nad światem. Lotniskowiec, główny oręż amerykańskich sił morskich. Lotniskowcowy zespół uderzeniowy wysyła w powietrze samoloty szturmowe, bombowce i myśliwce. W ich zasięgu znajduje się 85% powierzchni globu. Nikt nie kwestionuje decydującej roli lotniskowca w działaniach morskich. Musiał jednak zapracować sobie na tę groźną pozycję. Zanim samoloty pokładowe stały się rdzeniem lotnictwa morskiego ponad 50 lat temu, amerykańska flota lotniskowców stoczyła ciężkie boje. Młodzi lotnicy tłoczący się na pokładach startowych gdzieś na Pacyfiku wkrótce przekonają się, że bitwy wygrywa się w powietrzu, nie na morzu. W czasie II wojny światowej nie wszystkie samoloty marynarki startowały z lotniskowców. Łodzie latające doskonale sprawdzały się w operacjach przeciw okrętom podwodnym i w patrolach dalekiego zasięgu. Uniwersalne samoloty patrolowe, takie jak niezrównana Catalina, wykrywały i atakowały nadciągającego wroga. Były dosłownie oczami i uszami floty. Morze było właściwym żywiołem tych maszyn. Na długo przed wybudowaniem pierwszego lotniskowca, lotnictwo morskie rozpoczęło swoją karierę dzięki łodziom latającym. A jednak to małe samoloty z lotniskowców wygrywały bitwy w przestworzach. Dowódca japońskiej połączonej floty, admirał Yamamoto, na wiele lat przed wybuchem wojny mawiał, że wataha mrówek pokona najgroźniejszego węża. Przepowiednia sprawdziła się, przypieczętowując przy tym los samego admirała. Po raz pierwszy w historii floty walczyły, nie widząc siebie nawzajem. Lotniskowiec udowodnił, że jest straszliwą bronią. Kiedy Japonia znalazła się w odwrocie, trzeba było uzupełnić stare powiedzenie morskich potęg. Po to, by panować na oceanach, trzeba zapanować w przestworzach. Po kapitulacji Japonii w 1945 roku lotniskowiec stał się podstawowym okrętem wojennym. Pancernik musiał mu ustąpić. Jednak po wojnie amerykańskie lotnictwo morskie musiało stoczyć o wiele poważniejszą bitwę. Ironia losu sprawiła, że pozycji okrętu, który wywalczył panowanie na Pacyfiku, zagroziła ta sama broń, która zmusiła Japonię do kapitulacji. Czy lotniskowiec przetrwa w epoce atomowej? Na to pytanie odpowie prosta próba. Five, four, three, two...
Operacja Crossroads. Na atolu Bikini w archipelagu Marszala zrzucono bombę atomową na flotę opuszczonych przez załogi lotniskowców. W samym środku radioaktywnego grzyba śmiercionośny pył pokrywa okręty. Skutki są katastrofalne. Powykręcane, wypalone kadłuby są tego wymownym dowodem. Cała flota lotniskowców nie może oprzeć się niszczącej sile jednej bomby atomowej. Gdyby dać wolną rękę nowym strategicznym planistom z Waszyngtonu, wszystkie operacje lotnicze prowadzono by samolotami sił powietrznych. Dla marynarki nic by nie zostało. Sądzę, że przedstawiciele marynarki różnili się poglądami od reprezentantów lotnictwa. Marynarka uważała, że lotniskowiec nie jest aż tak bardzo wrażliwy na ciosy. Ale obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Okaleczona Saratoga, niegdyś postrach Pacyfiku, dziś wygląda jak przedpotopowy dinozaur. Lotnictwo morskie staje się zagrożonym gatunkiem. Ale jest jeszcze dla niego nadzieja. Aby sprostać wymogom nowoczesnej wojny, trzeba postawić na rozproszenie i mobilność. Marynarka upiera się, że lotniskowiec wyposażony w samoloty odrzutowe o wysokich osiągach umożliwia szybkie i elastyczne reagowanie. Tymczasem rosną osiągi i ciężar samolotów. Maszyny są już zbyt szybkie i ciężkie na to, by operować z pokładów lotniczych. Niektórzy wiązali przyszłość myśliwców morskich z wodno-samolotem, dawnym faworytem lotnictwa floty. Jego zasadniczą cechą jest ruchliwość. Nie potrzebuje stałych baz, może działać bez pasów startowych. Podczas wojny w projektowaniu łodzi latających obowiązywała jedna zasada. Im większe, tym lepsze. Te lewiatany nadawały się doskonale do transportu dalekiego zasięgu, ale z pewnością nie były zbyt szybkie. Wodno-samoloty musiały nadrobić spory dystans, by móc rywalizować z maszynami na kołach. Za Atlantykiem angielskiej firmie Saunders Roe udało się zbudować odrzutowy wodno-samolot. SRA-1 nie miał wysokich osiągów, ale udowodnił, że takie rozwiązanie jest możliwe. Osiągał prędkość około 820 km na godzinę, nie gorszą niż współczesnemu myśliwce. US Navy doceniła tę pracę i w 1948 roku rozpisała konkurs na projekt wodno-samolotu myśliwskiego. Consolidated Valti Aircraft Corporation, w skrócie Convair, miał spore doświadczenie w budowie łodzi latających. Pracownicy biura konstrukcyjnego Convaira z San Diego wyprzedzili konkurencję. Zakłady Consolidated Valti Convair rozpoczęły program badań nad wodno-samolotem ponaddźwiękowym. Miał mieć skrzydła płynnie wtopione w kadłub, jak wszystkie maszyny naddźwiękowe. Nazwali go Skate. Jego skrzydła były skośne i płynnie wtapiały się w kadłub, co zapewniało doskonałą stateczność, odporność na bryzgi wody i odpowiednią wyporność. Konstruktorzy zbudowali model w skali 1:10, który pozwolił symulować zachowanie maszyny, eliminując konieczność budowy prawdziwego prototypu. Skate pływał ze skrzydłami tuż przy wodzie, dzięki czemu wyeliminowano poważny opór aerodynamiczny powodowany przez pływaki. Przy prędkości startowej kadłub miał unosić się na wysuwanym redanie, wznosząc tym samym skrzydła ponad powierzchnię wody. Holowanie modelu z dużą szybkością pozwoliło uzyskać dane, dzięki którym oszacowano działające tu siły hydrodynamiczne. Jak wielkie ciśnienie działać będzie na kadłub uderzający o powierzchnię wody przy starcie?
A co z bryzgami wody? Po rozwiązaniu problemów hydrodynamicznych konstruktorzy skoncentrowali swój wysiłek na kwestiach aerodynamicznych związanych z lotem naddźwiękowym. Gdyby inżynierom udało się stworzyć samolot idealny aerodynamicznie, to mogliby przystosować go do lądowania na wodzie, nie rezygnując przy tym z jego osiągów. Specjaliści Convaira w Maroc w Kalifornii stworzyli właściwe rozwiązania aerodynamiczne. Badania wykazały, że bezogonowiec ze skrzydłami w kształcie delta o kącie 60 stopni góruje nad samolotem z konwencjonalnymi skrzydłami skośnymi pod względem oporu, stateczności i sterowności. Na zamówienie sił powietrznych Convair zbudował samolot XF-92A i z powodzeniem oblatał go we wrześniu 1948 roku. Kiedy tylko konstruktorzy stworzyli idealną konfigurację aerodynamiczną, Convair poinformował Krajowy Komitet Doradczy Aeronautyki o swych odkryciach w zakresie hydrodynamiki. Zakończono program SCATE. Zespół konstruktorów Convaira pod przewodnictwem doktora Adolfa Bernsteina zaproponował marynarce projekt nowego naddźwiękowego wodnosamolotu. Wywieraliśmy sporą presję na urzędy, zasypywaliśmy ich pismami. Chcieliśmy wypróbować taką konstrukcję. Miała mieć skrzydła delta, planowaliśmy też zastosowanie nart wodnych. Tak powstał SeaDart. Nasi ludzie dowiedli słuszności tej koncepcji. W przypominającym szybowiec na nartach wodnych modelu SeaDarta wykorzystano najnowsze osiągnięcia aerodynamiki i hydrodynamiki. Okazało się, że narty wodne są lepsze niż łodziowy kadłub SCATA. Wysuwano je na olejowych amortyzatorach, niwelujących siłę uderzenia, które płatowiec miał znosić przy starcie i lądowaniu. Po wysunięciu przyjmowały położenie idealnie dostosowane do potrzeb skrzydeł delta, które wymagają dużego kąta natarcia przy starcie i lądowaniu. W powietrzu narty wciągano do kadłuba, aby uzyskać opływ aerodynamiczny konieczny do lotu naddźwiękowego. Po uzyskaniu 19 stycznia 1951 roku zamówienia na dwa prototypy zintensyfikowano próby hydrodynamiczne. Do pomiaru ciśnienia na powierzchniach nart skonstruowano dziwaczne urządzenia, takie jak ten pantograf. Żaden z wcześniejszych wodnosamolotów nie wymagał tak skomplikowanej aparatury próbnej. Bill Chana, konstruktor lotniczej aparatury pomiarowej, przypomni metody badań opracowane specjalnie dla SeaDarta. Dawniej ciśnienie działające na samolot mierzono za pomocą otworu w skrzydle połączonego gumową rurką z umieszczonym w płatowcu manometrem. W ten sposób można było w locie badać ciśnienie dynamiczne działające na płatowiec. W SeaDarcie nie mogliśmy zastosować tego rozwiązania. Musieliśmy opracować metodę pomiarów ciśnienia działającego bezpośrednio na nartę. Mierzyliśmy ciśnienie na membranie. Dzięki urządzeniom elektrycznym przekazywano dane do przyrządów umieszczonych w samolocie. Taki system opracowaliśmy dla SeaDarta. Uzyskaliśmy całkiem zadowalające wyniki. Wykreślone na papierze plany SeaDarta umożliwiły zbudowanie prototypu. Nowatorstwo zastosowanych w nim rozwiązań pozwalało przypuszczać, że maszyna ta będzie pod względem osiągów górować nad projektowanymi równocześnie myśliwcami pokładowymi. Nowe myśliwce pokładowe, jak na przykład F-3H, miały dorównać najlepszym samolotom lądowym. Jednak ich produkcje opóźniały rozmaite problemy, na przykład z wadliwymi silnikami J-40. Marynarka ciągle nie miała myśliwca naddźwiękowego. W grudniu 1952 gotowy SeaDart opuszcza pod osłoną ciemności swój sekretny hangar i zostaje przewieziony na położoną nad Zatoką San Diego pochylnię dla wodnosamolotów Convaira.
XF-2Y1 Siddharth jest gotów do prób kołowania. Tymczasowo zamontowano w nim silniki Westinghouse J-34, bo właściwie J-46 nie zostały jeszcze zakwalifikowane do lotów. Gdy samolot spoczywa na powierzchni wody, silniki zamontowane obok siebie nad cienkim płatem delta są łatwo dostępne dla mechaników. Zdumiewać może futurystyczny wygląd holowanej na rampę maszyny. Nie przypomina innych wodnosamolotów. Nadeszła chwila prawdy. Po 3 latach prac konstruktorzy i badacze muszą usunąć się w cień. Powodzenie zależy od jednego człowieka, oblatywacza. Sam Shannon jest gotów. Wcześniej pracowaliśmy razem dla Martina. Kiedy tu przyjechałem, ku swemu zaskoczeniu dowiedziałem się, że oblatywaczem ma być Sam Shannon. Miał już pewne doświadczenie z wodnosamolotami, ale Siddharth był inny. Powiedział mi, ja będę jego pierwszym pilotem. I tak się stało. Każdemu programowi prób towarzyszą do ostatniej chwili wątpliwości i niepokój, a także podniecenie. Zamówiono 12 egzemplarzy samolotu. Jeśli program prób zakończy się sukcesem, pojawi się nowa odmiana myśliwca morskiego. Będzie on rywalem dla myśliwców pokładowych i zrehabilituje wodnosamoloty. Siddharth, zaopatrzony w małe kółka na końcach nart i w skręcane koło ogonowe, kołuje do wody o własnych siłach. Kiedy jest już na wodzie, krawędzie spływu jego skrzydeł opierają się o powierzchnię, zapewniając samolotowi stabilność poprzeczną. Rosną obroty. Powoli wysuwają się narty. Samolot unosi się niby jakiś prehistoryczny potwór. W trakcie próby kołowania pojawia się pierwszy problem. Narty chowane do kadłuba przyciągały powszechną uwagę. Ich zastosowanie pozwoliło na zachowanie wysoce aerodynamicznego kształtu, odpowiedniego do przewidywanych osiągów. Przy dużych prędkościach na wodzie tylna część narty uderzała o fale. Narty wyginały się i przenosiły wibracje na przedni wspornik, w okolice kabiny pilota. Nawet na spokojnej wodzie, w zatoce, pilot musiał przy starcie znosić bardzo duże wibracje. Po pierwszym locie sam Shannon powiedział, że nie widział nawet tablicy przyrządów, bo tak nim trzęsło. Oczywiście szukaliśmy sposobów, żeby temu zaradzić. Ten problem pozostanie solą wokół konstruktorów. Nie zepsuł jednak triumfalnego nastroju konwejera. Niestety miodowy miesiąc szybko się skończy. Wibracja narty jest tak silna, że w trakcie jednej z prób kołowania złamała się rurka, pitota. Tego nie mógł wytrzymać żaden samolot ani żaden pilot. Konstruktorzy usiłowali rozwiązać problem drgań bez wprowadzania drastycznych zmian. Mimo wszystko narty wodne zapewniały idealny współczynnik siły nośnej, potrzebny do startu z płatem delta. Przyszły myśliwiec morski przysparzał problemów już przy wznoszeniu z wodnego lądowiska.
Tysiące mil na zachód od San Diego, US Navy walczyła w pierwszym dużym konflikcie od czasu II wojny światowej. U brzegów Korei krążowniki, ostrzeliwując wzgórza, usiłują przerwać nieprzyjacielskie drogi zaopatrzenia. Powrócił też lotniskowiec. W tym ograniczonym konflikcie służy za bazę odrzutowym myśliwcom Panther. Dzięki temu marynarka zakwestionuje twierdzenie, że w erze nuklearnej lotniskowiec jest okrętem przestarzałym. Tymczasem w San Diego 9 kwietnia 1953 roku niekonwencjonalny myśliwiec morski przygotowywał się do swego pierwszego lotu. Nowe malowanie na skrzydłach i kadłubie pozwoli na łatwą ocenę położenia samolotu na zdjęciach z prób. Kiedy Shannon kołował na miejsce, ekipa konwejera zastanawiała się, jak temu wodnemu ptakowi uda się przejście z jednego żywiołu do drugiego. Zespół hydrodynamików ma już dla siebie robotę. Boryka się z problemem wibracji. Jakie zadania czekają aerodynamików? Start. W powietrzu Siddharth wciąga narty do kadłuba. Jego czyste linie aerodynamiczne zdradzają pokrewieństwo z XF-92A i z nowszym YF-102. Uszczęśliwiony Shannon melduje, że Siddharth manewruje dokładnie tak jak konwencjonalny lądowy odrzutowiec. W trakcie lądowania na wodzie Shannon zorientował się, że w tym samolocie trzeba jeszcze sporo poprawić. Przy prędkości lądowania wibracja nart sprawia, iż kabina drży jak kamerton. W czasie pierwszych startów i prób kołowania na wodzie końcówki nart wyginały się. Zrodził się pomysł, by ustawić narty skośnie, co zredukowałoby wibracje. Od 1953 do połowy 1954 roku wypróbowano rozliczne konfiguracje nart. Usunięto stałe kółka, by ułatwić modyfikację końcówek nart. Siddharth, zaopatrzony teraz w odłączane podwozie lądowe, był holowany do wody. Korzystał z pomocy płetwonurków. Do Shannona dołączył drugi pilot, Charles Richborg. Na wiosnę 1954 roku rozpocznie on końcowe testy aerodynamiczne nowego, przedprodukcyjnego egzemplarza YF-2Y1 Siddharth. Ten nowy model, wyposażony w zakwalifikowane już do lotów silniki J-46, będzie używany głównie do prób aerodynamicznych. Numer 2 z Richborgiem za sterami gotów jest tworzyć historię. 3 sierpnia 1954 roku Richborg w płaskim nurkowaniu na wysokości 11 tysięcy metrów przekroczył 1 macha. Siddharth pokonał barierę dźwięku. Żeby uwiecznić ważne osiągnięcie lotnictwa, Richborg opisał to wydarzenie w opowiadaniu. Napisana przez niego relacja, która znajduje się w archiwach naszego muzeum, jest jedynym świadectwem, że Siddharth przekroczył prędkość dźwięku. Nie wiem, czy w archiwach marynarki można znaleźć plan tego lotu lub raport o jego wykonaniu. To z opowieści pilota wiemy, że przekroczył prędkość dźwięku. Siddharth był jedynym ponaddźwiękowym wodno-samolotem w historii. Żaden inny nie latał z taką prędkością. Wszyscy pracujący przy projektowaniu Siddhartha mieli powody do dumy. Jednak optymistyczny nastrój skończył się, kiedy z bazy lotniczej Edwards nadeszły dane stwierdzające, iż działający na płat delta opór aerodynamiczny związany z przekroczeniem bariery dźwięku będzie o wiele większy niż przewidywano.
Myśliwiec YF-102, posiadający płat Delta o takiej samej konfiguracji jak Sea Dart, nie potrafił sobie poradzić z oporem naddźwiękowym w locie poziomym. Rozwiązaniem miała się później okazać tak zwana reguła Pull. Chodzi w uproszczeniu o to, by kadłub przypominał kształtem butelkę Coca-Coli, dzięki czemu opływ powietrza wokół samolotu jest bardziej płynny. Taki kadłub raczej prześlizguje się przez barierę dźwięku, niż na siłę wybija w niej dziurę. Teoria ta znajdzie zastosowanie w przeprojektowanym YF-102. Sea Dart nie miał tyle szczęścia. Sea Dart borykał się z problemem wibracji nart, a jego osiągi nie były zadowalające, więc anulowano zamówienie na jego produkcję. Mimo to kontynuowano próby 4 zbudowanych egzemplarzy, by ocenić możliwości ich zastosowania. W odległości kilku mil od malowniczego przylądka Loma, Shannon i Richborg przeprowadzili serię prób na otwartym morzu. Zasadniczym wymaganiem operacyjnym stawianym Sea Dartowi była możliwość działania z wody poza akwenami zamkniętymi. Opracowano rozmaite metody zabezpieczenia i wsparcia logistycznego działań Sea Darta. Przeprowadzono próby bazowania na dużym okręcie desantowym doku. Do zalanego doku samolot nie mógł kołować o własnych siłach, musiano go tam ostrożnie wciągać. Metoda, przetestowana w porcie San Diego, nie sprawdziła się na otwartym morzu. Rozważono koncepcję użycia miniaturowych lotniskowców eskortowych, tak zwanych Jeep Carriers. Wydawało się, że można tu zastosować taką samą technikę slipu, jak w przypadku małych wodno-samolotów obserwacyjnych, bazujących na okrętach liniowych i krążownikach. Można ją było zastosować na miniaturowych lotniskowcach. Sea Dart miał lądować w pobliżu okrętu. Na wzburzonym morzu byłoby to utrudnione. Potem kołowałby na opuszczoną pochylnię. Następnie podnoszono by go na pokład. W ten sposób można było zapewnić bazowanie ponaddźwiękowego myśliwca na miniaturowym lotniskowcu. Niektórzy strategzy wiązali z mobilnością Sea Darta jeszcze ambitniejsze plany. Planowali stworzyć zintegrowany system uzbrojenia składający się wyłącznie z samolotów bazujących na wodzie i zdolny zabezpieczyć działania wysuniętych sił uderzeniowych. Convair proponował koncepcję ruchomego systemu BAS. Transport logistyczny zapewnić miała łódź latająca R3Y Tradewind. Zaopatrzona w luk z przodu kadłuba mogła pokołować do przyczółka na plaży i dostarczyć tam ludzi i sprzęt. Odeszłyby w przeszłość trudności związane ze zdobywaniem stałych baz z pasami startowymi. Wyjaśni to Ernie Stout. Nie musielibyśmy już walczyć o silnie bronione plaże i tracić na nich żołnierzy piechoty morskiej. Moglibyśmy korzystać z dowolnej plaży. Ruchomy system BAS eliminował potrzebę betonowych pasów i nabrzeży. Sea Dart miał być siłą uderzeniową takiej wysuniętej bazy. Trzeci, przewidziany w tym planie samolot, miał zapewnić taktyczne wsparcie lotnicze wojskom lądowym. XFY Pogostik nie był wodno-samolotem, ale mógł startować i lądować pionowo. Ten wyjątkowy myśliwiec także obywał się bez stałych lotnisk. Convair zaprosił przedstawicieli marynarki i prasy na pokaz Tradewinda i Pogostika 4 listopada 1954 roku. Prawdziwe zainteresowanie wzbudzał jednak samolot niedemonstrowany na pokazie. Wszyscy mówili, że chcą zobaczyć YF-2Y1 Sea Dart. Wiceprezes firmy zgodził się na to i dziennikarze rzucili się w stronę samolotu. Inni dostali się tam łodziami od strony przystani.
Było tam ze 20 kamer, albo i więcej. Po pochylni opuszcza się Siddharta na pomocniczym podwoziu. Pilot, Chuck Richburg, oczekuje na pozwolenie startu. Z Pentagonu przyszła instrukcja, jak ma polecieć. Miał wystartować, skierować się w stronę rampy, na 100 metrach włączyć dopalacz i przejść w świece. Przelot zaplanowano z myślą o przedstawicielach prasy. Poinformowałem go o tym. Richburg powiedział mi, że wie, co ma robić. Życzyłem mu powodzenia. W trakcie prób ujawniono pewne wady Siddharta, ale teraz należało zapomnieć o problemach. Siddhart ma się popisać i podbić serca publiczności. Richburg zamierza wprawić tłumy w zachwyt. Wtedy nastąpiła tragedia. Później ustaliliśmy, że wprowadził samolot w tak zwaną oscylację wywołaną przez pilota. Zacisnął rękę na drążku. Nie mógł go puścić, żeby maszyna sama wyrównała lot. Samolot był na to zbyt nisko, na wysokości zaledwie 100 metrów. Maszyna nie wytrzymała różnicy przyspieszeń. Dlatego pękło skrzydło. Tak do tego doszło. Teraz do akcji wkroczył zespół ratowników. Nurkom udało się wydostać Richburga z zatopionej kabiny. Jeszcze żył, ale wkrótce zmarł na skutek wewnętrznych obrażeń spowodowanych uderzeniem. Motorówka śpieszy do brzegu. Zaszokowani widzowie mogą się tylko domyślać, co było przyczyną katastrofy. Żadne biuro konstrukcyjne nie powinno pozwolić na taki improwizowany lot. Odbył się on na życzenie tak zwanego PIO, rzeczników prasowych firmy. Oni podjęli decyzję o locie. A gust and the resultant pilot-induced oscillation that came up destroyed the airplane flight. Na podstawie szczegółowego dochodzenia marynarka ustaliła, że przyczyną wypadku nie były jakieś trwałe wady Siddharta. Do tragedii doszło nie dlatego, że był wodno-samolotem. Podobne wypadki zdarzały się później w bardziej nowoczesnych samolotach naddźwiękowych, ale było już po szkodzie. Ucierpiał wizerunek maszyny w oczach opinii publicznej. Nikt nie przywróci życia pilotowi. Jakieś 3 miesiące po wypadku pojechałem na Florydę, żeby wręczyć jego żonie model samolotu i pieniądze zebrane na pomnik męża. Spacerowaliśmy po plaży. Chciała się dowiedzieć, czy to była jego wina. Powiedziałem jej, że do wypadku doszło nie z winy pilota. Nie mógł temu zapobiec, skoro wszedł w tak dużą oscylację. On the high-speed pass that was for a demonstration flight. Loty Siddharta zostały zawieszone do czasu zakończenia dochodzenia prowadzonego przez Komisję Wypadków Marynarki. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności wznowiono program prób.
Szczyt swoich możliwości Siddharth osiągnie, kiedy za sterami zasiądzie młody oblatywacz rodem z Tennessee, Billy Jack Long. Jego doświadczenie w pilotowaniu wodno-samolotów pozwoli odkryć prawdziwe możliwości Siddhartha. Na wodę spłynie nowy egzemplarz Siddhartha, a pierwszy prototyp otrzyma najlepszą jak do tej pory konfigurację nart. Trzydzieści lat temu ten wielki, pusty budynek był bazą Siddhartha. Dzisiaj pilot BJ Long składa w nim długo odwlekaną wizytę. Z każdym krokiem ożywają odległe wspomnienia. Na tej szerokiej betonowej pochylni rozpoczął program lotów, który był ukoronowaniem jego kariery oblatywacza. Po katastrofie samolotu numer 2 odwołano testy aerodynamiczne. Skoncentrowano się wyłącznie na zagadnieniach hydrodynamicznych. Przy wyborze pilota decydowało jego doświadczenie z wodno-samolotami. 29 grudnia 1954 sam Shannon zyskał nowego kolegę, a Siddharth swego trzeciego pilota. Czekałem, żeby władze w Waszyngtonie pozwoliły mi na lot. Sam Shannon sądził, że nie dam sobie rady. Lokalne władze pozwoliły mi wsiąść do samolotu. Nie dałem się już z niego wyrzucić. Siddharth zyskał godnego siebie pilota. Urodziłem się w Tennessee, za młodu nie widziałem oceanu. W czasie wojny zgłosiłem się do służby na wodno-samolotach operujących z okrętów liniowych. Po wstąpieniu do marynarki latałem na wspaniałym FC-1C Curtisa. Pierwszy XF-21 powrócił na wodę jesienią 1954 roku, tuż przed katastrofą. Napędzany silnikami J-46 i zaopatrzony w jedną dużą nartę, miał się okazać najlepszym z Siddharthów. Kiedy za sterami zasiadł Long, rozpoczęto pierwsze próby od czasu wypadku. Po wodowaniu zarówno maszyna, jak i pilot znaleźli się w swoim żywiole. Po raz pierwszy wsiadłem do Siddhartha już w wersji z jedną nartą. Przedtem nawet nie widziałem jego kabiny. Wystartowałem bez problemów. Zapewne dlatego, że w czasie II wojny światowej zdobyłem duże doświadczenie w pilotowaniu wodno-samolotów. Shannon i Richborg odbyli około 12 lotów maszyną na jednej narcie. Od razu zauważyli, że w tej wersji wibracje są o wiele mniejsze. Narta była bardzo sztywna, nie zginęła się w połowie długości. Miała przekrój w kształcie spłaszczonej litery V. Jej koniec skierowany był pod kątem 60 stopni w dół, dzięki czemu dobrze wchodził w wodę. Uderzenia działające na kabinę były o wiele słabsze niż w poprzednich testach. Long mógł się skoncentrować na opracowaniu optymalnych technik pilotażu. Nareszcie pilot mógł pracować w znośnych, jak na szybki wodno-samolot, warunkach. Wydawało się, że Siddharth ma przed sobą świetlaną przyszłość. 4 marca 1955 roku trzeci egzemplarz Siddhartha, wyposażony w ostateczną wersję podwozia dwunartowego, był gotów do prób. Był to optymalny układ dwóch nart. Koła zamontowano na płask na zbiegających się końcach nart. W wodzie miały się obracać o 90 stopni do środka i zbiegać pod ostrym kątem, aby przecinać powierzchnię.
Mimo to powrócił stary problem. Przy prędkości startowej około 250 km na godzinę, narty wyginały się w połowie swej długości. Na zatoce regularne uderzenia krótkich fal miotały kabiną do przodu i do tyłu, uniemożliwiając pilotowi obserwację. Na otwartym morzu, gdzie toczą się fale różnej długości, efekt był odrobinę mniej kłopotliwy. Nawet bardzo poprawione rozwiązanie dwunartowe ustępowało układowi z jedną nartą. Marynarka ponownie zainteresowała się projektem i przysłała trzech swoich oblatywaczy, którzy mieli wypróbować obie konfiguracje. Nie mieli doświadczenia z wodno-samolotami, więc łatwo było przewidzieć ich opinię. Woleli układ dwunartowy, który nie wymagał zbyt dobrej techniki pilotażu. W maszynie z dwiema nartami pilot nie musiał wiele robić, więc zamontowali automatyczny system sterowania. Ja go wymontowałem po ich wyjeździe. Na znajdującym się w ciągłym ruchu wodnym pasie startowym automatyczne sterowanie nie jest bezpieczne. Konieczna jest wyrafinowana technika pilota. Bez dobrego pilota nawet najlepsza maszyna zawiedzie. Samolot na jednej narcie był trudniejszy w pilotażu niż wariant dwunartowy. Po odpowiednim instruktażu pilot lądowy mógł operować z osłoniętych akwenów na maszynie z dwiema nartami. Na pełnym morzu lotnik powinien mieć doświadczenie w pilotowaniu wodno-samolotów. Próby maszyny numer 3 z dwiema nartami zakończono w kwietniu 1955 roku. Wariant jednonartowy testowano jeszcze przez 9 miesięcy. Próby prowadzono na otwartym morzu. Long radził sobie z bocznym wiatrem. Demonstrował nowe techniki manewrów, bo miał dużą praktykę w pilotowaniu wodno-samolotów. Na otwartym morzu zastosowałem następującą technikę. Najpierw ustawiałem się z wiatrem, żeby wysunąć narty. Potem za pomocą orczyka odwijałem równolegle do załamań fal na pozycję startu. Cała operacja przebiegała bardzo sprawnie. Zarówno pilot, jak i maszyna na jednej narcie doskonale spisywali się na pełnym morzu. Ale czy poradzą sobie w warunkach ekstremalnych? Przekonano się o tym 16 stycznia 1956 roku w czasie ostatniej próby samolotu o jednej narcie. Dla BJ Longa był to lot jego życia. Stan morza wynosił 5 w skali Beauforta. Fale miały od 2 do 3 metrów wysokości z ponad półmetrowymi bryzgami piany. Jedna z fal przekroczyła wysokość 4 metrów. Dla każdego wodno-samolotu byłyby to bardzo trudne warunki. Przy lądowaniu wstrząs był bardzo silny. Uderzyłem głową w owiewkę. Poleciała mi krew z nosa. Po wodowaniu samolot błyskawicznie zwolnił. Natychmiast po wylądowaniu odpiąłem maskę i splunąłem na chusteczkę. Wybiło mi śluz z zatok. Lądowanie było twarde, ale start graniczył z katastrofą. Gdyby w tak trudnych warunkach samolot wbił się nosem w wodę, doszłoby do tragedii. Trzeba było zrobić wszystko, żeby nie upodobnił się do torpedy. Przy starcie za mocno podciągnąłem. Chciałem poderwać dziób do góry, żeby nie pogrążył się w wodzie. Musiałem więc znosić w kabinie silne uderzenia. Przyspieszenie następowało wolniej niż zwykle. Samolot odbijał się jak kaczka na wierzchołkach fal. Działała na mnie duża siła skierowana pionowo, wynosząca około 8G. Istniało niebezpieczeństwo, że złamie mi kark. Zarówno pilot, jak i maszyna byli u kresu wytrzymałości. Wreszcie po 40 sekundach udało się wystartować.
Lot powrotny i lądowanie w Zatoce San Diego były już błahostką. Po tej próbie nie było już wątpliwości, że pojedyncza, duża narta sprawdza się zarówno w zatoce, jak i na otwartym morzu. Jednak wobec tego, że marynarka anulowała zamówienie, szanse Siddhartha na wejście do służby były nikłe. Być może był to poważny błąd. Ten ponaddźwiękowy myśliwiec mógł działać z dowolnego akwenu. Obywał się bez lotniskowca. Potencjalnie był groźną bronią. Jego usterki można było poprawić. Demonstrowałem maszynę z jedną nartą admirałowi Russellowi, ówczesnemu szefowi biura aeronautyki. Powiedziałem mu, że gdybyśmy poprawili aerodynamikę zgodnie z regułą PUL, tak jak w F-102, i zastosowali używany w tym samolocie silnik J-57, to mielibyśmy świetny myśliwiec morski. Istniały możliwości rozwoju, ale zabrakło zamówienia. Zbyt wielkie koszta programu i brak poparcia w kierownictwie marynarki sprawiły, że Siddhartha przegrał współzawodnictwo z lotniskowcem. Nie miał już szans. W Korei po raz pierwszy użyto w walce odrzutowców pokładowych. Pantery skutecznie wspierały wojska lądowe, niszczyły linie zaopatrzenia i mosty. Lotniskowiec okazał się groźną bronią, niezbędną w wojnie na małą skalę, w której zasadniczą rolę odgrywa elastyczne reagowanie. Czynnikiem, który sprawił, że lotniskowiec przetrwał i dowiódł swej przydatności, był skośny pokład. Techniki kierowania operacjami na lotniskowcach nauczyliśmy się od Brytyjczyków. Oni wprowadzili skośny pokład i wszystkie inne usprawnienia w działaniach lotniskowców. To znacznie ułatwiło lądowanie szybkich samolotów na lotniskowcu. W kwietniu 1956 roku do służby w dywizjonach bojowych wszedł Douglas F-4D Skyray, pierwszy naddźwiękowy myśliwiec marynarki. Od 1956 do 1962 roku służył jako morskie uzupełnienie ochronnego parasola roztaczanego przez należące do sił powietrznych F-102. Lotniskowiec zrehabilitował się w wojnie koreańskiej, mógł przyjmować samoloty ponaddźwiękowe, więc nic już nie zagrażało jego pozycji. Siddhartha numer 3 stoi dziś jako pomnik przed Muzeum Lotnictwa w San Diego. Wielu zwiedzających uważa go za samolot dziwaczny i nieprzydatny. Dla tych, którzy mieli z nim do czynienia, był wspaniały. W czasie prób dowiedziono, że samolot sprostał stawianym wymaganiom, ale marynarka cofnęła zamówienie. Stało się tak z wielką szkodą dla rozwoju wodno-samolotów. Nie trudno było przewidzieć, że US Navy nigdy nie zrezygnuje z lotniskowców. Oficjalnie program Siddhartha zakończono jesienią 1957 roku, a jednak koncepcja naddźwiękowego wodno-samolotu myśliwskiego odżyła. 20 lat po zakończeniu programu Siddhartha, Lockheed
stworzył projekt dwusilnikowego wodno-samolotu o skrzydłach Delta i prędkości 2 Macha. Zaproponował go krajom NATO. Miał działać z mórz otaczających Europę. Wyposażony był w taką samą pojedynczą nartę jak maszyna, którą ja testowałem. Również Lockheed uznał ją za dobre rozwiązanie hydrodynamiczne. Myśliwski wodno-samolot o prędkości 2 Macha nie wyszedł poza stadium projektu. Nawet gdyby było na nie zamówienie, koszty mogłyby okazać się niewspółmiernie duże w stosunku do jego zalet. Nawet dzisiaj byłby to sprzęt niezwykle trudny i drogi w eksploatacji. Byłby zbyt kłopotliwy i kosztowny w użyciu w czasie pokoju, jeśli mógłby działać tylko z wodnych lądowisk, a nie z baz naziemnych. Gdyby jednak ten ponaddźwiękowy samolot mógł korzystać z jednych i drugich, to opłacałoby się go eksploatować. Stworzono go po to, by przetrwał na pograniczu bezlitosnych żywiołów. Sidart pozostanie w naszej pamięci jako samolot, który mógł zainicjować rozwój nowej odmiany myśliwca morskiego. Był to jedyny naddźwiękowy wodno-samolot w historii. Dzisiaj US Navy nie używa żadnych wodno-samolotów ani łodzi latających. Loty patrolowe, ongiś z dumą wykonywane przez łodzie latające, dziś są zadaniem samolotów takich jak ten S-3 Viking. Wszystkie zadania wykonują samoloty pokładowe lotniskowca. Od czasu II wojny światowej były używane we wszystkich większych konfliktach. Lotniskowiec ma zapewnioną przyszłość. Rozstrzyga losy wojny, pomaga utrzymać pokój. Położona na skraju przystani w San Diego pochylnia konwejera świeci pustkami. Trudno uwierzyć, że 40 lat temu panowała tu gorączkowa krzątanina. Próbom Sidarta, jak każdego samolotu, towarzyszyły entuzjazm i podniecenie. Były one udziałem zwłaszcza oblatywacza. W tych latach zdarzało mi się pilotować samoloty wielu różnych typów. Dzisiaj byłoby to bardzo trudne. Zawiozę do domu wiele wspomnień łączących się z tym miejscem. Po wylataniu 3000 godzin za sterami 50 typów samolotów, BJ Long najmilej wspomina Sidarta. Oblatywanie Sidarta było szczytowym punktem mojej kariery lotniczej. Był to najbardziej zaawansowany technologicznie wodno-samolot. Miał wiele nowoczesnych rozwiązań, kład delta, nartę wodną itd. A jednocześnie przypominał mi wodno-samoloty, które pilotowałem w czasie II wojny światowej. Nie mogło być lepiej. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Konsultacja Robert Wdowiarski. Czytał Jan Czernielewski.